Chciałbym kontynuować nasz cykl ciekawostek teologicznych i może w nawiązaniu do poprzedniej ciekawostki, czyli pytania o to, czy chrześcijaństwo w Europie już się kończy, chciałbym postawić takie pytanie, które często się pojawia nie tylko w książkach, ale też i w rozmowach katolików i niekatolików, mianowicie czy zniesienie celibatu uratuje katolicyzm. Bo skoro chyli się ku końcowi, skoro mówi się o chrześcijaństwie, że się kończy, no, pojawiają się również pytania, czy da się temu końcowi zaradzić, czy da się coś zrobić, żeby do tego upadku ostatecznego nie doszło. Pytanie jest o tyle zasadne, że w dwóch takich najbardziej znaczących diagnozach o schyłku chrześcijaństwa, jakie pojawiły się najpierw w latach 20. i 30., najmocniej zabrzmiał wtedy głos katolickiego filozofa, myśliciela Miguela de Unamuno, który swoje rozważania zatytułował bardzo dramatycznie, mianowicie mówił o agonii chrześcijaństwa. No i to, co już wspomniałem na naszym poprzednim spotkaniu, czyli książka Chantal Delsol, francuska filozofka, która się zastanawiała, czy to jest koniec świata chrześcijańskiego, jaki znamy. W obu tych przypadkach filozofowie, zarówno myśliciel hiszpański, jak i filozofka francuska, właściwie nie dotykali wewnętrznych spraw katolicyzmu, tylko tak snuli swoje rozważania w nawiązaniu do przemyśleń innych filozofów. Chantal Delsol nawiązywała również do Unamuno. Ktoś w komentarzu zarzucił mi pewną powierzchowność w podejściu do książki Delsol, mianowicie, że nie wspomniałem o tym, że ona bardzo szczegółowo rozwija taką tezę o inwersji normatywnej i ontologicznej. Niewątpliwie ta sprawa zasługuje na szersze potraktowanie, może nawet na jakąś godzinną konferencję. My w naszych pogadankach, które nie mają ambicji takich szerokich, możemy tylko te problemy zasygnalizować. W każdym razie wspominam o tym, że jestem świadom tych ograniczeń, no ale nic nie mogę zrobić. Jedyne, co mogę obiecać, to właśnie takie podejmowanie tematów gdzieś tam w powietrzu obecnych. No i takim jest właśnie problem celibatu. Jak wiadomo, tylko Kościół katolicki, rzymskokatolicki zachowuje celibat księży. W kościele teologicznie o wiele bardziej konserwatywnym, jakim jest Kościół prawosławny, tego celibatu nie ma. Dotyczy tylko biskupów, a księża diecezjalni pracujący na parafiach mają rodziny. To samo dotyczy oczywiście kościołów poreformacyjnych, gdzie w ogóle nie tylko celibat, ale życie zakonne zostało przez reformatorów zniesione jako sprzeczne z Ewangelią. I właśnie do tego chcę nawrócić czy nawiązać w tych moich krótkich rozważaniach, bo wydaje się, że właśnie reformatorzy Marcin Luther, Jan Calvin, Ulrich Zwingli i wielu innych dotknęli bardzo ważnej sprawy. To było w XVI wieku. I ich teza, że celibat jest czymś sprzecznym z chrześcijaństwem, brzmi dzisiaj jako coś oczywistego i zgodnego z zdrowym rozsądkiem. Także pojawiają się dzisiaj nawet mocniejsze sformułowania, że
ta regulacja dyscyplinarna, jaka pojawiła się w kościele rzymskokatolickim w czasach średniowiecza, chociaż nie była tak egzekwowana w sposób ścisły. Wiadomo, że ciągle pojawiały się nowe dekrety w tej sprawie, nowe regulacje, to znaczy, że był problem, że księża celibatu nie przestrzegali. Jednak dopiero współcześnie, zwłaszcza na Soborze Watykańskim II, ten problem był podjęty, ale nie został rozwiązany. Jedyny owoc tych debat soborowych to był taki, że księża i kandydaci do kapłaństwa gremialnie opuszczali seminaria i stan kapłański, bo doszło do nich, że teologicznie nie da się usprawiedliwić celibatu. Nie ma żadnych przesłanek ani w Biblii, ani w Biblii hebrajskiej, ani w Nowym Testamencie. Co więcej, z lubością powtarza się słowa świętego Pawła, który w jednym ze swoich listów mówił o biskupie, że powinien być mężem jednej żony. No więc dlaczego ten celibat tak długo się i uparcie utrzymuje? Dlaczego brak tych teologicznych podstaw nie sprawił, że ostatecznie z niego nie zrezygnowano? Otóż najprostszym rozwiązaniem czy odpowiedzią to jest fakt pewnej wygody, jaką jest celibat dla Watykanu, dla instytucjonalnego kościoła. Po prostu księża, którzy nie mają rodzin, biskupi, którzy nie mają rodzin, nie przekazują tego majątku, jaki w ciągu życia zgromadzili, czy jaki odziedziczyli swojej rodzinie, tylko to pozostaje w kościele. Więc jest to jakby poza teologiczny argument. No ale najważniejsze, i o tym chcę powiedzieć kilka słów, to jest to, że jest to regulacja sprzeczna z podstawowym prawem człowieka, jakim jest jego prawo do dysponowania własnym ciałem, własną seksualnością. No można powiedzieć, że oczywiście nikt nikogo nie zmusza do tego, żeby wstępował do zakonu, czy żeby decydował się na kapłaństwo. To jest wybór dobrowolny. Ale wiemy dzisiaj dzięki różnym szczegółowym naukom humanistycznym, socjologii, psychologii, antropologii, wielu innych, że młodzi ludzie, decydując się właśnie w okresie, nie wiem, kilkunastoletnim, czy nawet dwudziestoletnim, nie do końca zdają sobie sprawę z tego, co robią. Tkwią w pewnym kontekście społecznym, są socjalizowani do społeczeństwa, w którym ksiądz, biskup, papież cieszą się ogromnym autorytetem i siłą rzeczy każdy kiedyś zastanawia się, czy aby ta decyzja nie należy również do niego, czy on nie powinien być księdzem. Do tego dochodzą oczywiście bardzo takie dewocyjne czy pobożnościowe argumenty. Jednak to, o czym chcę powiedzieć i być może wzbudzić debatę, może komentarze żywe, że to jest nie tylko wbrew naturze, nie tylko wbrew podstawowym prawom człowieka, ale również celibat generuje pewną kulturę, która czyni z Kościoła rzymskokatolickiego instytucję zupełnie niedopasowaną do pluralistycznego i demokratycznego porządku. To, że kultura, z którą papież Franciszek od początku swego pontyfikatu tak walczy, czyli klerykalna, gdzie właśnie ubóstwia się niemalże księży, gdzie hierarchikalizm, czyli pewien typ kariery kościelnej, jest tak mocno wbudowany w te instytucje, gdzie brak jest tego otwarcia na ludzi świeckich, brak poszanowania dla ludzi świeckich, to między innymi jest związane z celibatem. Więc czy celibat uratuje Kościół, tego nie wiem, ale na pewno dopuszczenie dobrowolnego celibatu i pozostawienie tej decyzji każdemu z księży w dużym stopniu by te instytucje uleczyło. Już nie mówię o tym, że wprowadzenie większej decyzyjności
ze strony kobiet w Kościół byłoby jeszcze lepsze, ale może o tym opowiem następnym razem. Czy kapłaństwo kobiet jest możliwe i czy kiedyś do niego dojdzie w Kościele katolickim, nad tym się zastanowimy następnym razem.